Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. W swojej przemowie do świata Bóg używał zjawisk przyrodniczych, znaków i symboli oraz posługiwał się prorokami, patriarchami. Jednakże do ludzkości przemówić trzeba ludzkim językiem. Zasada boskiego postępowania i plan zbawienia muszą być jasno określone, a nauki Starego Testamentu trzeba w pełni przedstawić ludziom. W wielu długich, ciemnych latach, gdy kolejni władcy bezczelnie sprzeciwiali się niebu i wiedli Izraelitów coraz głębiej w bałwochwalstwo, Bóg posyłał kolejne przesłania swojemu odstępczemu ludowi. Przez proroków dawał im liczne możliwości oparcia się fali odstępstwa i powrotu do niego. Nigdy Królestwo Izraelskie nie było pozbawione szlachetnego świadectwa potężnej mocy Bożej, mogącej wybawić z grzechu. Nawet w najczarniejszych czasach byli tacy, którzy dochowywali wierności boskiemu władcy, a pośród bałwochwalców żyli ludzie nieskalani w oczach świętego Boga. Ci wierni stanowili ostatek pobożnych, przez który w końcu miały się spełnić odwieczne zamierzenia Boga. Sugeruje się, że w życiu i w służbie Ozeasza Słowo Pańskie skierowane do Izraelitów w pewnym sensie stało się ciałem. Dlaczego można powiedzieć, że ta sugestia jest jedynie maleńką częścią wielkiej prawdy o człowieczeństwie Jezusa? Starożytni Izraelici nie odeszli od Boga z dnia na dzień. Ich odstępstwo było stopniowe. Przygotuj się, by podzielić się w klasie swoimi przemyśleniami na temat tego, jak można pozostać wiernym wobec wiecznych zasad najwyższego w ciągle zmieniającym się świecie. Niektórzy twierdzą, że ewangeliczne przesłanie wielkiej miłości Bożej i zbawienia jest przedstawione wyraźnie jedynie w Nowym Testamencie, a w Starym Testamencie nie. Dlaczego ten pogląd jest błędny? Omówcie w klasie wasze odpowiedzi na ostatnie pytanie z wtorkowej części lekcji. Stary Testament był Biblią, jaką znali Jezus i apostoł Paweł. Przyjrzyj się nowotestamentowym cytatom z Księgi Ozeasza, zawartym w Mateuszu 9:13, Rzymian 9:25-26. Jak Jezus i Paweł przedstawiają prawdę o Bogu, posługują się ewangelicznym przesłaniem głoszonym przez Ozeasza. Dziękuję bardzo.